I siemano, witam was, jestem Divionera, to jest gra Europa Universalis 3 i Imperium Polskie. Dawno nie było, męczyłem się, żeby ruszyć... Kurde, to było... A, szuflada. Żeby ruszyć ten save'a, bo mi się spsuły. Uch, kurde, nie pamiętam jak zrobiłem, że tam modyfikację tak wkleiłem, dziwnie, że ona po prostu mi działała, ona się nie wybierała, a później nie mogłem tego save'a odpalić, więc... Udało mi się zrobić i odpalamy Europa Universalis 4 Imperium Polskie. Będzie sobie tam pomiędzy Europą i Universalis 4 innymi seriami. Będzie tak troszkę mniej niż zazwyczaj trójki, ale mam nadzieję, że czwóreczka jakoś to uzupełni, bo bardzo dużo osób chciało czwórkę, więc liczę, że na tej czwórce pozostaniecie bardziej się tak samo jak na trójce. Z trójki, z czwórki będzie seria Węgrami. To już jest potwierdzone info. Pewnie i tak będzie wcześniej niż ten odcinek. Tak więc, co tu się dzieje w ogóle? Mamy wojnę z Sobudią, Barbancją i Hamburgiem. I mamy w cholerę buntów. Możesz mordę, ale mam za głośno tą grę. Dobra. Co tu się dziać? Dziać, mamy w cholerę dużo wszystkiego. Hajsu, wszystko, no wszystko. Forty, pobudujemy sobie forty, nie na szósty, nie na piąty. Na drugi. Okej. Przyspieszmy sobie czas. Dostaliśmy ostrzeżenie od Punjabu. Dobra, gdzie są te... Dobra, a, dobra. O! Biurokratów. Zygmunt Kazimierz Matczyński pozostanie na stanowisku. A, jak się... O, shit. Shit, what happens? Co się stało teraz? Tak, bo Barbancja to w sumie jest dużo na... w Ameryce. Czy na koloniach. Dobra, poczekajcie chwilkę, ja sobie ściszę te dźwięki w grze. O. Dobra. Jak tu wygląda sytuacja z Hamburgiem? Hamburg tutaj coś już leci na nich, czy jeszcze nic nie leci? Jeszcze nic nie leci do Hamburgu, ale to jest kwestia czasu. Czasu i lecą... O, to jest Mecklenburg, ja tfu. Hamburg. Jeszcze raz, bo mnie zginął. Tu jest Hamburg. Dobra, oblężany jest. Dobra, mamy mnóstwo buntów. No mnóstwo. Hamburg już coś chce. Polska zapłaci mi 1100 dukatów. Ja spuszczało, posrał. O ja, przegraliśmy. Idą nas wykończyć. No, no o, dobra, nie. My uciekamy do Wrocławia, oni idą do Nowej Marchii. Czyli tutaj jest jeszcze sytuacja opanowana dość w miarę. Sobudia tutaj nas pogoniła. O, szkurna szmaty. Ale Burgundia jest w stanie wojny z Hanzem i nie mamy z nimi sojuszu. Czekajcie, czemu ja mam listy właśnie wojsk? Tutaj mi coś mocnego walczy, a ja nie widzę. Jest tu... Dostaniemy w dupę. Barbancja tutaj... O nie, wygraliśmy! O shit, wygraliśmy! Teraz nie wiem z jakiego powodu ja tą wojnę... mam. A nie, skąd? Dokąd uciekacie? Do Sobudii. Lecimy do Sobudii. 70 tysięcy wojsk tutaj jest. Rzecz 40 bez dowódcy, super. Dobra, udało się nam ich pognać. O ja, tutaj leci 40 sobudyjska. Zostaliśmy w pierdziel. Wiecie co, status quo ante. Przejmą. Ja się nie będę z nim szarpał, widzę, że nie jestem jakoś specjalnie wybitnie. Specjalnie wybitnie na siłach, żeby wojnę prowadzić. Jeszcze z takimi... O, Tuluza z nami zerwała, czy tam Tunezja? Kto tu z nami zerwał sojusz? Zaraz sprawdzimy, kto tu z nami sojusz zerwał. Dobra, olać. Tunezja, bo nie wiem. Tutaj co się dzieje w ogóle? Francja się daje z Mediolanem. Więc zawracamy sobie takimi o! Tunezja! No z nami sojusz zerwała, to szmaty. No nie wiem jak, w jaki sposób powstaliście. Ale dobra, tutaj coś się szykuje. Hamegegeogon. Kurwa, skąd to wzięło się? Dobra. Trypolinie. Prosi o sojusz w... Jako Tunezja. Już nie mamy dobrych stosunków.
Już nie mamy dobre stosunki. Już nie mamy szmaty dobre stosunki. Akceptuj. Terypolina, ale... Wyjaśnijcie mi, jak możecie, w komentarzach, na jakiej zasadzie oni tu powstali, ja mam z nimi służbę, bo ja nie pamiętam. Świetnie. Świetnie, ja widzę, że jestem tak obity, że potrzebuję aż 72 tysięcy wojsk, żeby to wszystko tutaj, te niedobitki uzupełnić. To jakaś 80 stoi. Och, jak on to tam rzucił i wiedział, że to coś tu istnieje, no to bym pewnie tamtą wojnę jakoś wygrał. To jest Berkut, Armia Warszawa z Warszawy, czyli to nazwiemy, a to nie jest Berkut. To jest Azja. Azja. Korpus Azja, nazwijmy. Korpus. Korpis. Azja. I numerek damy, przypieczętujemy jedynką. Korpus Azja. Armia Front Zachód 1. Korpus Azja. Tutaj jest. Co to są tu? A, Afryka. Afryka, korpus. Grupę. Afryka. Korpus Afryka. Korpus. Afryka. Grupę 1. Coś tutaj możemy regulować suwaki, ale tu jesteśmy już tak skrajnie, co nie powinniśmy się tak skrajności trzymać. Centralizacja, decentralizacja, ale chwileczkę, bo ja tutaj chciałem jakieś mieć coś. Co tu możemy? Ja chciałem przyjąć kulturę zachodu. Tylko jak to przyjąć? Co to jest? Czy już mamy czworoboki? Latające łanów, piechota masowa. No widzicie, nie mam piechotę masową, a nie tych. Piechota masowa. To jak to przyjąć kulturę zachodu, żebym mógł mieć jednostki zachodnie? Jak to było? Gdzie to było? Modernizacja armii, centralizacja kontra decentralizacja mniejsza niż minus 4. Czyli w dobrym kierunku chyba mamy. Minus 3, to mniejsza niż minus 4. Musimy pierdyknąć w tę stronę, ściąćko. Taka tam armia słaba. Armia z... dobra, ja tu wszystkich muszę tak ponazywać, bo ja nie wiem gdzie co mam. To jest... Malajska? Malajska. Ludność. No w sumie tak. Korpus Malezja. Jeden. Gdzie tutaj mamy bliżej do Malezji z tej strony? Ale to jest wszystko to samo. Tak więc tak zrobimy. Berkut. Berkut jest tutaj wschód bardziej. Tutaj co to? O, kurna, armia na mnie wróciła. Jaką tu mamy? 65, tu jest ich. O kurde. To nie. To trzeba zmienić na. Dobra, będzie 80. Gdzieś tu 80 jest? 69. Tu 80 stworzyłem. Och kurwa, nie ma nic. Dobra, niech wrócą na razie. O, 10 prestiżu, znakomicie. Super, dobra, Berkut, to jest, co to jest, armia? Korpus Meksyk, tak, Meksyk, 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 1, to jest 72 000. Berkut, to jest, kurczę, Berkut wschodnioindyjski. To nazwiemy ich tak. Korpus i
jakby ich to nazwać? Jaką tu macie kulturę? Rajupancką to nie. Gujacka też nie. Matahaiti, Hirihiti też nie. Nazwijmy ich Korpus India. Bo Indiana Korpus. To tak. Co tu mamy? Tu jest Berkut. Berkut. Damy was jedynką. Ten Berkut będzie Berkut numer 2. To jest, mamy teraz poważne reformy wojskowe. Berkut 3. 3 co to jest? To jest jakaś armia brazylijska. Ale to nazwijmy Ameryka. Ameryka. Bo to bliżej Meksyku, w sumie oni są wszyscy z Meksyku. Dobra, to jak już z nimi wojny nie mamy, to są chyba najemnicy, jak mnie mam, dobrze? Nie, to są dość potężne piątki. Tu jeszcze trójka. Dobra, to wy odchodzicie tu. To mamy Berkut, o kurna, jak słabo. To nie jest Berkut, nie, w sumie to jest Berkut, ale Berkut Ameryka. Berkut Ameryka. Pol. Jeden. Ameryka Południowa. To też jest Berkut. Jak tam nazwałem? AM. Pol. Dwa. Tutaj będzie. Tutaj będzie armiańska para. To nie, to też będzie Berkut. Berkut. A nie, w sumie to jest 15. To damy korpus. Korpus AM. Pol. Jeden. W ten sposób. Dobra. Wszystkie armie już przejrzałem. Chyba tak. Teraz sobie ładnie. O, fuck! Mamy luki śmierdzące. Tunezja. Ja bym was. Kto to? Mamy luki. No to już zaraz na nich. Tunezję to bym. Dobra, niech sobie zajmie ich Trypolinia Tianina, ale tu ma katolicką wiarę mają, co tutaj się wydziewa. Oni mają ze mną sojusz na podstawie. Na podstawie chyba, żeśmy ich uwolnili, albo coś, nie pamiętam już. Musicie mi to wybaczyć, ale nie pamiętam. Nadżad. Nadżad ma ciekawej przyprawy. Ja bym sobie poszedł, no w sumie handel, co mi po handlu, jak mam tyle pieniędzy. Nadżad, co wy ode mnie chcecie? Status quo. Bierzemy status quo. Znam Korsan i kraj mamy luków. Korsan to też nic nie znaczy i o niczym one nie. O, nie, no znaczy coś. Ty nawet mnie zajmują tu. Tunezja, co wy chcecie? Zapłaci i spadajcie. Kto takie dziady? Tak, co tu leci? Gujena leci, tak? O, coś mi się tutaj zwiększyło. Produkcja, świetnie. Spowolnijmy przyswajanie zachodnich zwyczajów. Oblężenie. A ty, oni są moimi wasalami? Wasalami, chyba. Chyba tak. No cóż, niech ich zajmie. A, bo to Brazylia tu wylądowała, okej. Okay. Dziopur. Lecimy na Sindy.
Tu nie mam zbyt wielkiej armii. Och, się starłem z nimi. To bardzo niedobrze. Dokąd spieprzają do Jasielemer? Ile jeszcze tych wojsk potrzebujemy? 61 tysięcy. Oblężyliśmy coś tam z Mameluków. Zażądaj daniny, oddajcie mi to. Kefa, gdzie to jest? O, tutaj, super. Nie, aż tak daleko to mnie nie potrzeba, ale... Musicie zrezygnować z takich prowincji. O, to szmaty. O, to szmaty. O, to dziady. A, bo ja to jeszcze mam tutaj takie rzeczy do nich, tutaj roszczenia takie sobie takie. Aleksandry to i tak mają Hiszpanię, dziady. Hiszpany. Tak, a się zastanawiam, co to moja armia tutaj sobie biega po tym. O! Armia chłopska. Terante. Wyspy Palau. Korpus Palau. Dobrze tam pisałem? Palau. Palau, dobra. W sumie jeden. Tu są te wyspy, to niech tak zostanie. Tunezja, co wy chcecie? Dobra, jeszcze raz niech coś zechcą, ja im to dam. Niech spieprzają. Tu mnie wpienia ten korsan. Szwajcaria! Chyba chcą, żebym coś zajął. Dobra, to muszę podbijać. Nie chcę mi się z tym korsanem teraz walczyć, ale buntów jest, ja pierdziule. Niemożliwe. To nie czwórka, no. Co ta Tunezja chce mi dać? Zapłacimy 900, dobra. Bon voyage. Wchodzimy do tego Tigre. Zabieramy im te trzy prowincje i koniec. Po Mamelukach. Córki. Fuck. Tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Europa Universalis 3 Imperium Polskie. Zapraszam na kolejne części, trzymajcie się, strzała!